Siemano, witajcie ludziska z tej strony Rashi, bo jest to kolejny odcinek, zagramy w Prison Architect. I tak jak widzicie, znaleźliśmy jednego, w poprzednim odcinku jednego z osób, które miałyby u nas więzienie niestety nieciekawy żywot, gdyby nie to, że wyłapaliśmy ich już na przyjeździe. O właśnie, przeszukiwanie skończyło się, dobiegło końca. Także mamy kolejną rzecz z głowy. Tutaj będziemy mieli niedługo generator, który musimy trochę dopakować. Dobrze, jest ok tam. I co najważniejsze, będziemy potrzebowali też dosyć dużego wsparcia ze strony teraz osób trzecich, czyli najlepiej. Czyli najlepiej jakiś tutaj właśnie, nie wiem. Nie wiem jak to nazwać, nie wiem, sił bożych. W celu wyjaśnienia tego, jakim cudem tych kilku więźniów w poprzednim odcinku nam po prostu dało. Znaczy dało lidę, no jeden uciekł chyba tylko, no ale... Ale zawsze coś, tak? Zawsze coś i zawsze mnie to zastanawia. Tutaj jeszcze to drzewko jedno będzie do ścięcia. Tu będzie kilka drzewek. Tu nie ma żadnego, tak? Nie, okej, wszystko dobrze. Czyli widzicie, znajdujemy się w takim momencie teraz, w takim położeniu, że potrzebujemy kasy, żeby wykończyć ten blok i postawić tutaj tą całą część celi. No, myślę, że zajdzie na to troszkę czasu nam, ale... No, mimo wszystko... Mimo wszystko właśnie... Jakimś tutaj to sposobem przechulamy i powinno być dobrze. Chciałbym też, żeby część z tego drewna, które tu jest, wrzucili na eksport. Tak, teraz po raz pierwszy w życiu bym tego chciał samemu. Ze względu na to, że mamy go zdecydowanie za dużo już, a... Nie wiem, jakoś forestry mi się wyłączać nie chce zbytnio. Powiem, że to w sumie dwa przeciągnięcia myszki, no ale... No ale mimo to, mam nadzieję, że gra zacznie w którymś momencie kminić to w ten sposób. No tak, przecież chyba jest tego dużo, przydałoby się część przełożyć na eksport. Albo po prostu zapiszę i wczytam grę przed następnym odcinkiem i dzięki temu pojawi się nagle masa drewna na eksporcie. O, tu biegnie jeden z workerów, żeby zainstalować tam dodatkowy agregat. Bardzo dobrze. A my tymczasem potrzebujemy wyczekać, jak przyjedzie trochę... Przyjedzie trochę drewna. Znaczy drewna. Wyjdzie trochę drewna z naszych warsztatów, ponieważ... Mamy z tym nie lada problem teraz. Ale mam nadzieję, że jakoś to... W niedługim czasie tutaj się uwinie. No i to jest też trochę takie dziwne, że, znaczy dziwne, no mało logiczne, że oni przerzucają między na przykład tymi warsztatami na te przekładają drewno i to jest... To jest też taki trochę ból, myślę, że w następnym sezonie... Albo wiecie co? Mamy przecież duży blok jeden, nie? Zróbmy w sumie tam jeden wielki warsztat, a raczej, nie wiem, dwa albo trzy. Dwa albo trzy takie blisko siebie. Albo tu w sumie też mamy miejsce, moglibyśmy zrobić takie tereny warsztatowe. Dobra, to wszystko jest, inny pomysł, to jest inny plan w ogóle. Ale bardzo mi się podoba, czyli tak w sumie byśmy mogli to rozwiązać na najbliższą przyszłość, a te pomieszczenia po prostu zostawić, no żeby były. Jakie tak, jako takie bezpośrednie do przechodzenia między nimi i tyle. To jest ciekawa idea. Dobrze, to będziemy musieli... To będziemy musieli przemyśleć jakoś z czasem, ale zobaczymy, zobaczymy. Bo jak, jeżeli będę chciał coś takiego wprowadzić, to na pewno to się uda. Tak, bo nie będę sobie pozwalał na to, żeby było na zasadzie, o, bo możemy... Może nie wyjść, to może nie będę próbował. Nie, 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 nie będzie czegoś takiego. Jeżeli będę chciał to zrobić, to to zrobię. Tak, i nie ma wafla. I nie ma żeboli. Sorry. Nie, no ogólnie tak teraz, no w sumie jest taka monotonia, bo trzeba czekać na ten eksport. No bo w sumie można... Tak, nie do końca też czekać. Trochę można tej... Szczęściu pomóc. O. 12 tysięcy, tak o.
sumie tam na... Dobrze. W sumie tam dużo tego wszędzie leżało. Mogliśmy sobie pozwolić na coś takiego. Myślę, że tą przebudowę jednak zrobimy. Wiecie? To będzie ciekawa rzecz. Tylko te kapasytory tu musimy nawalić wpierw. Inaczej, wpierw chcę zrobić do końca ten power station i wtedy dopiero bierzemy się też za resztę rzeczy takich niezbędnych już do funkcjonowania bloku, czyli zaczniemy po prostu go dekorować. O, ten pan co tu ma? Książkę. Ma książkę. I ma 21-letnią dziewczynę i 5-letniego syna. Okej, okay, to było ciekawe. To był ciekawy wpis. Dobrze, mniejsza o większość. Chociaż w sumie względem stosunku prawa polskiego to nie byłoby jeszcze nic złego, ponieważ już miała 15 lat. Boże, dziwne to jest. Czy ktoś to w ogóle tetował? Nie, ale tak serio, no to byłyby takie rzeczy już na granicy prawa, no ale... Zresztą, dobra, nie gadajmy o takich rzeczach może, bo to jest trochę... Raz, że niepoprawne, dwa, że niemoralne. Tutaj mamy też? Nie, forestry nie ma, forestry na szczęście. Bo by się nam sadzili, że tam nie mogą się dostać, to wiecie, jak to by się mogło skończyć. Nie, no wiecie co, myślę, że tą kantynę... W sumie nie kantynę bardziej, tylko... Large pipe'y. No, te large pipe'y tu w sumie możemy już poprowadzić. Uuu, tak, tylko że będzie, że tu nie mamy dostępu. Będziemy musieli ten jeden kawałek wyrzucić. Tak, to będzie trzeba zrobić. Teraz tutaj kapasytor jeden. Póki mamy trochę kasy. No i niech ten eksport ruszy, come on. Bo w sumie ilu mam przeedukowanych na ten... Na warsztaty? 62, no ale najgorsze jest to, że oni się nie za bardzo chcą dalej tego uczyć. Nie ma za dużo ludzi, którzy by chcieli po prostu ogarniać te rzeczy wszystkie związane z warsztatami. I to jest taki trochę ból tutaj. Ponieważ to nam trochę rozbija gospodarkę. Trzeba by było coś z tym zrobić. Albo ze względu na to, że to mamy te mody, to bardziej ludzie patrzą, znaczy więźniowie patrzą na Barbary Shop i właśnie tutaj Wig Production. To też tak może być. To też tak może być, że to trochę nam niszczy ekonomię. No ale dobrze, no póki co jakoś trzymamy cały czas się na tym, tak? Nie można narzekać, że idzie źle. No i cóż, zobaczymy jak to będzie. A już tak widzę, ja już widzę o czym wyobraźnię, jak te warsztaty rozwiążemy, ale to... Zostawiam to wszystko dla siebie. Wy zobaczycie dopiero, jak to będzie gotowe. Także myślę, że na niedługo. A myślę, kwestia 2-3 odcinków. Jak mnie wkurzą te warsztaty, to je przebuduję szybciej i tyle. W sumie możemy zrobić te warsztaty tutaj. Nie, dobra. Dobra, nie kombinujmy za dużo. To jest kwestia tego po prostu teraz, że... nie widzę zbytnio... nie widzę perspektyw teraz do pracy jakiejś tu bezpośredniej nad tymi rzeczami i po prostu zaczynam myśleć, co można by zrobić, co można by zmienić, żeby to udoskonalić. Także wiecie. No tutaj yard jest dobrze, garden fajnie działa. Zobaczmy, czego brakuje nam w tym więzieniu. Jeżeli chodzi o... Dobrze, osłońmy tą godzinkę może pracy. Tutaj nie mamy nauczyciela jak zwykle. Parolki dobrze działają. Spiritual guide jest ok. Tu nie możemy... O, co jest? Auto zapis. Aha. Tu nie możemy nikogo więcej wpakować. Gardenery, o! Aha, ale już nie mamy więcej nauczycieli. Guards workout. Też nie możemy. Motivation speech. Też nie możemy. Programming class działa jakoś tak w miarę ładnie. General Education Program. Dwóch zainteresowanych, no proszę. Zostawmy jedną salę taką, jedną taką. No, podoba mi się to. Weźmy tak radzie. A, mamy, dobrze. Mamy to.
Tego Granta już mamy od pewnego czasu, widzę. Dobrze, jest ok, jest ok. W takim razie jest ok. I by się przydało, żeby naprawdę te warsztaty zaczęły jakoś lepiej działać, bo... Bo to, co się teraz dzieje, to jest po prostu... Miazga. Miazga i to taka konkretna. Ponieważ nie mamy... Zobaczmy. O, Potential CI, dobrze. Zrekrutujmy go. Jakby tu był jakiś snitch czy ktoś, to już on by dawno pewnie nie żył, no ale... No ale cóż, to tam... To jest taki detal. O, i teraz jak widać... O lepszy clothing dbają bardziej te... janitors. Ciecie niż więźniowie, czyli może w sumie przydałoby się też trochę zainwestować w to. A, brudne uniformy, czyste uniformy. Będziemy musieli ogólnie przemyśleć nad tą... tej częścią dalej się trochę. Czemu to nie dorobił nam ściany? Tej. Ja prosiłem o to. Prosiłem o to w poprzednim odcinku. Hała. Myślę serio, czy nie zrobić tutaj tego. Nie wczytać gry, żeby... przerzucili to drewno, co mają. Tak w sumie to trochę się... Trochę się tutaj blokujemy z tym, z jednej strony, bo z drugiej strony tyle tego drewna jest, żeby mogło... Żebyśmy mogli spokojnie sprzedać drewno. Zróbmy taki myk. Dobrze. Reaktywujmy. I reaktywujmy ten. Jestem ciekawy, jak to zadziała. Tak nigdy nie robiłem w sumie. Coś to zmieniło? Chyba nic. No dobrze. Chyba nic. Chyba rzeczywiście nic. No dobrze, w takim razie będziemy się musieli z tym pomęczyć. No to myślę, że na następny odcinek zrobimy restart. Znaczy, zapiszę i wczytam grę. Żeby oni automatycznie to przerzucali, bo jednak wiecie, no... Tu jest masa forsy, naprawdę masa forsy. Tylko jest problem taki, że nie ma komu jej tam... Nie ma jak to się z tym tam uporać za bardzo. Na razie będziemy ręcznie sprzedawać. No, bo mamy, patrzcie ile tego. Te kapasitory to kupimy sobie z ręki. Tak, o, praktycznie. Pięknie. I bardzo ładnie, 10 tysięcy, 13 wręcz. O, masa kasa. Zobaczmy ile tutaj wyciągniemy. No, pewnie jeszcze więcej. Ups. Wciągnęliśmy kawałek tam. Niestety desek tych takich oryginalnych. No i 30 tysięcy mamy, no proszę państwa. Proszę was, moi mili. Okej, jak tylko byśmy tutaj skończyli teraz robić, to możemy się zabrać za... konstrukcję w tamtym... gnieździe, czyli no, o, za konstrukcję w tamtej części, czyli po prostu za uzupełnianie już tam ścian i takich dupereli, no dupereli jak duperele, ale muszą być, nie? Mam nadzieję tylko, że tutaj żaden więzień się nie dostanie. Tak. Teraz tu jeszcze. Tu do tego drainy. Co się dzieje? Czemu 93 jest niezadowolonych? No kurka bela. Higiena. No to idźcie się myć, brudasy jedne. Albo wam przebuduję rzeczywiście, kurczę, ten reżim i tyle. Macie 2 godziny pryszniców w takim razie, rano i tyle.
godzinę czasu jedzenia i godzinę czasu wolnego. Proszę bardzo, na własne życzenie. Będą mieli i nie będą się buntować. Mnie po prostu zirytowało w tym momencie ich jakże niecne zachowanie. Także no, trudno. Niech sobie biorą i narzekają potem. Ja w sumie tutaj tych rur mogę dać więcej nawet niż potrzeba, bo... Bo czemu by nie? Kto mogę tam zabronić, co nie? Mam wszystko? Tak. Wszystko, co powinno być, jest obstawione, więc... Będzie git. Teraz tak, kantyna. Poza kantyną, tutaj jeszcze będziemy potrzebowali, tutaj jak wyglądają. Czemu jeszcze to nie jest zamontowane? No, dalej macie potrzeby prysznica? Nie, o coś innego chodzi chyba. Czego ci brakuje? W sumie ziomuś nie wiem, ale coś mi, że ten pies się zaraz na ciebie rzuci. Jak się będziesz tak zachowywać? No i nie wiem, zaczynają robić teraz burdy, no. Poziom zagrożenia wysoki i rośnie. Pewnie snitcha mamy. Bo też tak może być, że mam po prostu kogoś, jakiegoś snitcha albo coś takiego innego. I oto się wszyscy buntują. Ściągnijmy naszych informatorów, może oni nam coś powiedzą. Mam nadzieję, że tak będzie. Myśleliśmy, jakby się okazało, że jeden z informatorów, ten tutaj, jest właśnie byłym gliną. To byłoby ciekawe. Że póki co obydwu prowadzą. No my sobie tak popatrzymy na całą górę. No napiętnowani są tylko tamci. Dobrze, ciebie mogę już wypuścić, ponieważ ty mi się nie przydasz. Może drugi kolega nam coś więcej powie. O, potential CI. Dziękuję. O, kolejny. No proszę, jak panowie łatwo miękają. Nikogo więcej niestety. No dobrze, no nie wiem. No, zdawało mi się, że mogło być właśnie ze względu na to, że... Mieliśmy jakiegoś więźnia, który należał do tej grupy takiej wyborowej, że tak ujmę. Nie mamy pieniędzy, nie z pieniędzy niestety. Ale drewno mamy w ciul. Drewno mamy w pierrot i jeszcze trochę. No przynajmniej mam dwóch gości w CI. Znaczy ten, w Protective Custody. A wtyczek mamy... Ile? 5? 5. No i dobrze, dobrze. Im więcej, tym lepiej. Im bardziej mam zinfiltrowane własne więzienie, tym bezpieczniej będę się tam czuł. Te kapasitory by mogli już pomontować szybciej. Będę idzie im to... Idzie im to jak krew z nosa. No nie wygląda to za dobrze, to co się tu dzieje. Coś mimo, że to jest jakaś cisza przed burzą teraz i coś w najbliższym czasie łupnie, ale jak łupnie, to tak ostro. Chciałbym się mylić, no ale... No ale nie mam pewności, że się będę mylił właśnie i to może być takie trochę... Szczał w kolano.
Zresztą zobaczymy, jak to się dokładnie rozbuje, cała sprawa i tyle. I w sumie przejście będziemy mogli zrobić też tutaj przez fryzjera, żeby tędy przechodzili. To będzie szeroki korytarz, nie będziemy musieli tutaj nigdzie grodzić. No, to będzie dobry pomysł, myślę. Nawet wydaje mi się, że bardzo dobry pomysł. Okej. No i w takim razie też, jak będziemy mieli tutaj tak ładnie poukładane wszystko. Medical Bay będzie potrzebny na pewno. Syćkę większy niż normalnie robimy. Myślę, że na, nie wiem, z 15 łóżek i na 4 lekarzy. Będziemy potrzebowali na pewno solitarki tam. Ponieważ tutaj te jedne solitarki są takie drobne. Jak 120 staff memberów jest wykończonych i potrzebują odpocząć? No to ja wiem, kurde, kto nawet. Workerzy. Bo workerzy to zasuwają teraz bez tego, bez wycieńczenia. Bez ustania. Tylko pozostałych 120, pozostałych ilu? 80 prawie? No ta pozostała 80 to jestem ciekaw, kto to jest. Jezu, wygląda jakby z bananem leciał, już tak się przestraszałem, co on tam w tej łapie ma. I tu mamy jaki wig? A, normalny, czyli nie red. O, lighter, zapalniczkę znaleźli. Te wig ja bym chciał, żeby skończyli. Ale to nie zależy też od nas, to jest bezpośrednio to widzi mi się gry, czy będziemy mieli rudych, czy nie. O, czyżby szli w końcu wstawiać te kapasitory? No, chyba tak. Jak oni zaczną oblegać mi staff room. O Boże. Co to będzie? Co to będzie się działo? Nie no, póki co to dobrze, no niech tutaj porobią to i to. Znaczy się, w sensie rury i generator. I potem będziemy mogli sobie... Będziemy mogli trochę wyluzować. No i przyznam, myślałem, że trochę szybciej ogarniemy ten drugi blok. Ale no za duży chyba projekt to trochę jest. Za dużo tam rzuciłem. Bo teraz jakby, jak widzicie, no mam trochę mały problem wyjść z tego dołka finansowego. Trochę się wpędziliśmy. Najwyżej będę musiał... Najwyżej będziemy robić jakieś dzikie manewry po drodze. Typu sprzedaż tego, dostawienie tutaj bloku i kombinowanie i tak dalej, i tak dalej. No ale to zobaczymy. To zobaczymy w biegu. Bo sądzę, że powinno być wszystko ok, także... Także sami wiecie, no. Teraz tamten eksport wyjedzie, to powinno nam skoczyć na plus. Trochę kasy. Aha, ale 10 tysięcy eksport. O nie, wiecie co, chyba jednak tego forestry się pozbędziemy małego kawałka. Ponieważ ono jest... w kiul ogromne. A niestety ilość więźniów pracujących... Nie, no bo teraz tak serio. Aha, czemu ten warsztat przestał działać i ten? Aha, no tak, przecież ja zresetowałem warsztaty. Ła, no tak, no dobrze, zresetowałem warsztaty i dzięki temu... I dzięki temu były problemy. Czyli w sumie półtora dnia zasuwaliśmy bez... pracy panów z zewnątrz, no dobrze. Dwóch będziemy mogli przyjąć na następny dzień. Ale zapomniałem o tych warsztatach zupełnie, na śmierć wam powiem. Nie najlepiej. Nie najlepiej to wyszło. No ale dobrze, zobaczymy jak... No, mamy jeden chudszy dzień i tyle, no nic się nie stało z tego powodu dużego tak naprawdę. Tak wygląda. Wody jest dużo. Tutaj będą dostawiać resztę rzeczy. No, jakoś powoli to tam staje na nogi. Naprawdę powoli, bo powoli. O, panu chyba się nie udało szybciej opuścić więzienia. W ogóle zobaczmy, ilu będzie opuszczało. Jeden będzie opuszczał, czyli...
jednego więcej będziemy mogli wziąć. No tak. Tak na logikę idąc. Ale widzicie, no, operowanie więzieniem na tylko więźniach wysokiego ryzyka nie jest takie złe. Można z tego mieć profity, no ale można też się na tym mocno przetrącić. Póki co, no na pewno nie robią buntów, także to jest też jakiś tam punkt. Well fitted, jak masz za well? 64%, 70%. No będzie około 90% na koniec dnia, myślę. Znaczy na koniec posiłku. W sumie tylko jeden więzień jest na solitarce, więc będzie. A będzie bardzo ładnie. Niestety już widzę, że ta jedna kantyna trochę nie wyrabia. Ale dobrze, 90% to nas interesuje najbardziej. Mamy bardzo dużo też. Co to było? Mam też bardzo dużą ilość właśnie konfidentów, więc. O, czy mi się wydaje, że oni tu nie mają światła domontowanego? No, nie mieli, Jezu. W takim ciemnogrodzie żyli. Ale zapomniałem o tym, przyznam, przy rozświetlaniu. Dobrze, to tam domontują światła. I teraz zaczynamy mieć naprawdę problemy finansowe. Ponieważ nam policzyło daily cash flow z poprzedniego export z poprzedniego dnia, który by powinien wynieść 0, chyba że ja o czymś nie wiem. Nie, jakimś cudem zrobiliśmy 7000 eksportu, pewnie z peruk. I mamy minus 9000, więc pewnie zaraz będzie dzwonił pan kierownik i będzie nas opieprzał, że nie mamy, że bankrutujemy. Jak to zwykle w takich momentach bywa. Także myślę, że będziemy musieli się trochę spiąć na dzień następny. Właśnie w celu pozyskania jakichś środków do utrzymania więzienia. Tylko teraz tak. No, dobrze, tu działa, tu działa, tu działa. W sumie tam też wstawmy 5 typa. Albo w sumie nie, bo byśmy musieli im tam odblokowywać drzwi i się bawić. Nie, nie, w to mi się nie chce. W to mi się nie chce grzebać. Teraz tak, tutaj. Jezus Maria, dostawcie te kapasitory. Ile też możemy czekać na to, no bo jednak już. Teraz zaczyna mnie bardziej irytować sam fakt tego, ile muszę czekać na to. Bo jednak, no, schodzi trochę czasu. I to jest po prostu już denerwujące teraz, no bo mimo wszystko, no. Dałem im fundusze. Kupiłem to fizycznie, tak? A to dalej nie jest zainstalowane. Się pytam dlaczego. W sumie ile jest warte już nasze więzienie? A, więzienie już jest warte milion. Okej, okay, sorry. No to fajnie, to fajnie. Mamy już teraz bardzo. Bardzo taki rozsądny tutaj odsetek naszej pracy. Bardzo dobrze. Przyjmiemy teraz tych więźniów i myślę, że będziemy też kończyć odcinek. Tą trójeczkę. Może coś będzie ciekawego w tej trójce, która akurat przyjdzie. Bo drewna mamy w tiul. Drewna, no warsztaty mamy po prostu, widzicie. O, super długa smycz. Pies się za chwilę teleportuje pewnie. Ale jestem ciekaw, czy się teleportuje, czy nie. Nie, pies zgłupiał i klatkuje. I pies się zerwał ze smyczy. Najdłuższa smycz świata, bo miała chyba z 200 metrów. Ten pies się wiksi, to jak głupi. A, ale dobrze, pies ma Jaildora, więc pies da radę sobie. O, pytanie jak będzie leciał? O, przez płotek oczywiście. No i dobrze. I przyleciał do pana. O, jak pięknie. Nie, no ale teraz tak już bardziej poważnie. No to jak niech nam skończą przynajmniej robić ten. O, w końcu. Mamy znowu 100 iluś tam? 160 osób z zespołu jest zmęczonych. Kurwa, jakim prawem, jakim cudem? Skąd ich tylu? Bym chciał wiedzieć po prostu skąd oni się aż takiej ilości wzięli, no ale. No ale cóż, nie można mieć wszystkiego.
O, teraz mają 2 godziny prysznica porannego. To zobaczmy, jak to zadziałało. No, z higieną sobie radzą. Myją się. Jak im daliśmy 2 godziny rano prysznica, to przynajmniej nie będą narzekali na... na to, że jest coś nie tak i śmierdzi im coś. Ale jeżeli będzie tylko jakikolwiek kabel, o Boże, ale tu będzie rzeźnia. To pod prysznicami po prostu będzie rzeźnia, masakra. Niesamowita, ale 2 godziny to jest tak akurat, żeby właśnie mogli się tam umyć. I teraz pytanie, czy ta godzina jedzenia... A nie są praktycznie prawie w ogóle głodni, to też. To też jest co innego, no dobrze. No to też jest takie ułatwienie. O Jezu, tego drewna w tym warsztacie leży. I bardzo fajnie, dużo go jest. Dużo, bardzo dużo. Kurczę, przy takiej ilości drewna aż mnie kusi carpentry zacząć. Ale to byśmy musieli odłożyć sobie znowu kasę. Byśmy musieli naprawdę wziąć i odłożyć kasę, żeby carpentry program zacząć. I to tak, znaczy zacząć i go utrzymać, nie? Bo to... Macie samo zacząć i tam zostawić tak, niech robi, no to nie będzie problem, ale żeby to przyniosło jakiś potem efekt, to będzie problem. O matki. I mamy jednego z nieznaną reputacją. No ale cóż, co więcej na to można poradzić? Co więcej można na to poradzić? Tylko teraz tak, logistyka. Dobrze, są miejsca. Okej, fajnie. Przyjechali. Zobaczymy tylko jeszcze... Albo nie, nie będziemy już więcej patrzeć, także w tym miejscu dziękuję wam za uwagę i do następnego odcinka, trzymajcie się, hej!